Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał Rockday. Dzisiaj temat perkusji i dziewczyn. Tak, jeden z was kiedyś zadał właśnie takie pytanie, jak to jest z tymi dziewczynami i ich z grą na perkusji, czy są lepsze, czy gorsze? Czy może, no nie powinny się brać za to. Według mnie sprawa jest taka, że jak najbardziej są takie same jak i faceci, prawda? Nie ma to jakiejś predyspozycji, że nie wiem, nie mają siły, albo że na przykład za małe są, za krótkie ręce, czy coś takiego, prawda? Tutaj nie ma żadnych takich wątpliwości co do tego. Tylko mi się wydaje, że fakt, że dziewczyn jest mało, dziewczyn grających na perkusji generalnie jest mało. Owszem, w internecie znajdziecie parę takich dziewczyn, które grają rewelacyjnie, ale to w internecie możemy wszystko znaleźć, prawda? Ale patrząc tak na sceny, chodząc na koncerty, to właściwie faktycznie mało jest dziewczyn. Można powiedzieć nawet, że mało w ogóle jest dziewczyn, które grają metal, grają rocka. No, z tego co ja zauważyłem, odsetek takich właśnie kobiet w tych zespołach to jest niewielki. I zastanawiam się właściwie, dlaczego tak się dzieje. Być może to chyba jest jakiś może stereotyp, że na przykład dziewczyny uważają, że ciężko grać na przykład na perkusji. Może same dziewczyny tak uważają, trzeba byłoby się ich spytać. Może uważają, że ciężko jest grać na perkusji, trzeba nosić tą perkusję, trzeba machać szybko rękami, a może to właśnie uderzanie trzeba naprawdę mieć dużo siły i że mnie nie podołają. A może granie na gitarze to też na przykład jest jakiś problem. Może na przykład uważają, że ciężko jest nosić, wzmacniać i że owszem, ciężki jest, ale zawsze ktoś może pomóc. Więc mi się wydaje, że to pewnie takie jest podejście osób, zanim w ogóle zaczną grać i może się zastanawiają te dziewczyny, czy warto brać udział w takich przedsięwzięciach, a być może to za duży wysiłek. Zauważcie, ile jest wokalistek na przykład. Wokalistek jest naprawdę multum, tylko trzymają mikrofon, nie? Mikrofon czasem na odwrót trzymają, tak jak widać na niektórych filmikach. Właściwie no, może to jest rozwiązanie tego problemu i tego pytania, które kiedyś ktoś mi zadał, niestety nie pamiętam kto, że po prostu krąży wśród samych kobiet taki stereotyp, że granie na instrumentach takich właśnie, można powiedzieć, no cięższych czy używanych w grze takiej typowo akustycznej, prawda? Bo tam powiedzmy, jeśli mamy jakiś tam pop czy coś, no to właściwie i tak większość rzeczy idzie z playbacku, powiedzmy, w większości przypadków. Ale mi się wydaje, też jeszcze jest druga sprawa, która by to mogła jakoś wyjaśnić częściowo, że odsetek dziewczyn, które słuchają metalu, może jest mniejszy niż faciów. Na tym trzeba by się też zastanowić. Czy ten stosunek ilości danej płci jakoś jest wyraźny, jeśli chodzi o muzykę. Nawet teraz sobie uświadomiłem, że można byłoby zrobić taki kwestionariusz, pochodzić po mieście i się popytać dziewczyn, jaką muzykę lubią. Nawet nie głupi pomysł, myślę, że nawet może się za coś takiego zabiorę w przyszłości. Tak więc no, piszcie w komentarzach, co myślicie o tym, co mówię, bo być może no, dziewczyny pewnie mają zupełnie inne zdanie i napiszą mi, że chrzanie głupoty, że tak samo metalów płci żeńskiej i płci męskiej jest po tyle samo, po równa ilość. Być może tak jest, a może jest jakieś inne wytłumaczenie. Dziewczyny, piszcie, dziewczyny, faciowie też piszcie, tylko że się nie najeżdżajmy na siebie, dobra, bo to wtedy będzie tak troszeczkę nieprzyjemnie, no, papatki. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym, sklep Rockday lub na Allegro. Papatki.